tej strony Estera. Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będziemy sobie robić makijaż i będziemy testować kilka rzeczy. Zaraz dokładnie powiem Wam ile. Cztery. Przetestujemy sobie cztery kosmetyki marki W7, ale może na razie jeszcze nie będę ich Wam pokazywała. Niech to będzie taka niespodzianka, która wyjdzie w praniu w trakcie trwania tego filmiku. Ja na razie na twarzy mam jedynie krem nawilżający, więc zaraz będę sobie nakładać bazę. Kilka kosmetyków będzie już takich, które ja używam od dawna i bardzo je lubię, więc będę je też Wam mogła polecić. No i do tego dojdzie test tych kilku kosmetyków, które zobaczycie za chwilkę. Zepnę sobie włosy, żeby mi nie przeszkadzały. Pierwszym kosmetykiem, jakiego użyję, będzie baza Bourjois Healthy Mix. I nałożę ją sobie palcami. Te kosmetyki, które będziemy sobie dzisiaj testować, są bardzo tanie i są dostępne również w Polsce. Ja kupiłam je w B&M w Anglii, ale one są dostępne też między innymi chyba na Ezebrze i w tych takich różnych, wiecie, drogeriach internetowych. Więc jeżeli sobie wygooglujecie dany produkt, to na pewno znajdziecie go w jakimś sklepie. Ja też kiedyś kupowałam jakieś produkty, nie pamiętam co to dokładnie było, ale właśnie marki W7 na Allegro po prostu i też były bardzo, bardzo tanie. No i pierwszym produktem, który sobie przetestujemy, będzie podkład W7 Genius Featherlight Foundation, czyli on, tak jak nazwa wskazuje, pewnie będzie bardzo, bardzo lekki, więc zobaczymy jak będzie wyglądało krycie, czy da się go budować. I ja mam go w odcieniu Early Tan, czyli wczesna opalenizna. Był jeszcze jeden odcień jaśniejszy, ale stwierdziłam, że ten jaśniejszy może być zbyt jasny, więc wzięłam ciemniejszy. I akurat tego jasnego nie było próbki, więc niestety nie bardzo mogłam porównać. To znaczy był ogólnie tester, ale już w środku nic nie było, więc no niestety nie dało się sprawdzić. I słuchajcie, ten podkład kosztował tylko 3 funty, to jest 15 zł, więc naprawdę tanio. Cena regularna, nie była to żadna promocja, więc przetestujmy sobie, co to za cudo. Niestety ma dozownik, którego ja po prostu nie cierpię, nienawidzę tych pipet, dlatego że zawsze, to znaczy no nie zawsze, ale często polewam się podkładem i widzę, że on jest dość rzadki. No może być tutaj niebezpiecznie. Dobra, nałożę go sobie najpierw takim płaskim pędzlem tu i ówdzie, a później wpracuję pędzlem do podkładu takim płaskim. No już widzę, że rzeczywiście jest odrobinę zbyt ciemny. Będę musiała się troszkę opalić, ale nie jest źle. Mam ten golf, więc może nie będzie takiej dużej różnicy między ciemną twarzą a jasnym dekoltem. No jest minimalnie zbyt ciemny. Jest rzadki i z tego co widzę nie jest zbyt dobrze napigmentowany, więc no nie będzie też jakiś super wydajny. No ale myślę właśnie, że on po prostu taki ma być. To ma być taki lekki podkład. Bardzo miło się rozprowadza. Baza, której użyłam, nie była silikonowa, a mam właśnie takie wrażenie, jakbym przesuwała pędzlem po bazie silikonowej, więc tutaj to musi być zdecydowanie właśnie jego konsystencja. No powiem Wam, że on się bardzo ładnie wtapia w skórę. Ja jeszcze w ogóle nie zaczęłam go wpracowywać, a już wygląda to całkiem nieźle. No ale dobra, teraz użyję sobie tego pędzla. No, wygląda na skórze naprawdę ładnie. Jeżeli chodzi o kolor, to myślę, że nazwa jest jak najbardziej trafna. Rzeczywiście wygląda jak taka lekko opalona skóra. Fajnie to wygląda. Natomiast no, krycie jest takie delikatne, powiedziałabym, ale zaraz zobaczymy, czy da się je budować. Słuchajcie, no na pewno wygląda na skórze bardzo, bardzo naturalnie. Mam go tutaj sporo, a tak patrzę w lustrze, w ogóle nie wygląda, jakbym miała na sobie podkład, więc no nieźle. Myślę, że zaczyna się dobrze, aczkolwiek ja tutaj widzę takie zaczerwienienia trochę na tych moich policzkach i chciałabym je bardziej ukryć. Zobaczmy, czy on się da budować. Cudownie się rozprowadza, naprawdę tak miło, aż mam ochotę jeździć pędzlem po całej skórze. Przemiłe, naprawdę przemiłe.
On się genialnie rozprowadza. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widoczne na filmiku. I rzeczywiście to krycie da się budować. To nie jest na pewno jakiś mocno kryjący podkład, ale słuchajcie, no jak na tak lekką konsystencję, tak rzadką konsystencję, to on naprawdę bardzo ładnie kryje. Piękny jest. Najlepsze jest to, że jego praktycznie nie widać na skórze. No ja mam takie wrażenie. Jeszcze jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało, jak będę montować filmik, ale w tej chwili, no zobaczcie. Wygląda niesamowicie naturalnie. Generalnie musiałabym mieć troszkę jaśniejszy odcień, ale powiem wam, że pierwszy produkt jak najbardziej na tak polecam. Ale słuchajcie, jaki jest rzadki, jest naprawdę rzadki, ale kurczę, wygląda pięknie. Bardzo ładnie wygląda. Jeżeli nie macie dużo jakichś niedoskonałości, chcecie po prostu wyrównać kolory skóry, no to mega, naprawdę super. Dobra, lecimy dalej. Korektor Art Deco. Tutaj go nie testujemy, to jest produkt, który ja lubię i mogę wam od razu polecić. I tak dawno go nie używałam, że nie wiem, jak go otworzyć. Okej. Okay. On jest taki, wiecie, w pisaku z pędzelkiem. Dość gęsty. Ale dobra, nakładam i może w oddzielnym filmiku zrobimy sobie test kosmetyków Art Deco, bo też mam ich sporo. Jeżeli chcecie, to dajcie znać. Natomiast teraz skupiamy się na kosmetykach W7, których mam tutaj jeszcze 3. Trwalę sobie to wszystko pudrem Pupa Prime Me. No i wykonturuję sobie twarz i rozświetlę tak na szybciutko tą paletką La Cura Cheeky Cheeks. Bardzo się polubiłam z tą paletką i wiem, że już ją pokazuję któryś raz, ale naprawdę bardzo ją lubię. Tutaj tak naprawdę na szybko, bo chcę już przejść do testu reszty kosmetyków. Róż sobie odpuszczam tym razem i teraz przechodzimy już do reszty kosmetyków. I tak jak widzicie, zostały mi tutaj tylko oczy i usta. No i właśnie to oczami zajmiemy się w tym momencie. I druga rzecz marki W7, którą sobie przetestujemy, to jest taki Brow Bar Deluxe Eyebrow Kit, czyli taki zestaw do brwi. I otwórzmy go sobie na początek oczywiście. On kosztował w ogóle 3 funty, to jest 15 zł, bardzo tanio. I w środku mamy grzebek taki podwójny, pędzelek skośny, szablony. O, tych szablonów to boję się ich. Muszę przyznać, że szablonów się boję. O Boże. Szablony chyba sobie odpuścimy. Nie, wiecie co, nie będziemy kombinować z tymi szablonami, ale jeżeli ktoś byłby zainteresowany, no to w zestawie są takie oto 3 szablony. I widzę, że tu jest właśnie różne kształty one mają, możecie sobie zobaczyć. No nie wiem, czy to będzie widoczne, pewnie niestety nie, ale dobra. To sobie odpuścimy i skupimy się tutaj na tym produkcie. Tutaj mamy 4 cienie do brwi. Czy ten najjaśniejszy? Tak, on w sumie może być dla blondynek. Słuchajcie, chciałam wam jeszcze tylko tak wtrącić, mała dygresja na temat mojej ręki. Wygląda tak, jak wygląda, ponieważ użyłam jakiegoś wstrętnego środku chemicznego do czyszczenia i teraz bez rękawiczek i teraz schodzi mi skóra i tak się łuszczy, ale to oczywiście minie, więc używajcie do sprzątania rękawiczek. Czy to jeszcze też jest zaklejone? Nie, to już nie jest zaklejone. Tutaj mamy taki malutki pędzelek, ale nie wiem, czy on się dobrze będzie sprawdzał. No może, ale jest też identyczny, no może troszkę węższy i bardziej miękki. No jest inny jednak. Taki dłuższy, więc myślę, że nim będzie mi się tutaj lepiej operował. Więc ten mały sobie odpuszczę. No i grzebyk. Wiecie, czego mi tutaj brakuje? Lusterka. Gdyby tu było lusterko, to byłoby naprawdę idealnie, bo można by było sobie tutaj, wiecie, patrzeć w lusterko i pracować, a tak no to niestety będę musiała mieć to tutaj na kolanie, a lusterko w ręku. No niestety. I zaczniemy od przeczesania brwi oczywiście. Dobra, słuchajcie, ja użyję sobie tutaj tych dwóch odcieni, numeru 2 i 3 i jedyneczka będzie zdecydowanie zbyt jasna, natomiast czwórka jest czarna, więc odpada. A ten odcień też będzie trochę za jasny, jak dla mnie.
jest ok. Powiem wam, że jest ok, ale kolor jest troszkę zbyt jasny i bardzo mocno mi się tutaj ten puder osypuje. Ten kolor wpada tak troszkę w rudy. To nie jest kolor dla mnie. Dobra, zrobię sobie tutaj tym kolorem z drugiej strony, a no i użyję tej trójeczki. Także jak widzicie, dla mnie jako brunetki no nie jest ta paletka zbyt przydatna, bo nie pasuje mi ten kolor. Więc tak naprawdę jedynie kolor numer 3 będzie się nadawał dla mnie. Słabo, ale dobra, skoro już pomalowałam sobie tutaj tym kolorem z jednej strony, to zrobię to też ze strony drugiej. No i teraz przechodzę już tutaj do tej trójeczki. Jak widzicie, te kolory są takie naprawdę bardzo zróżnicowane. Mamy tutaj taki jasny krem, bardzo jasny brąz, taki właśnie wpadający, powiedziałabym, w rudy. No i tutaj jedynie ten brąz się na mnie nadaje, a później już jest tylko czarny, więc za 15 zł... Okej, można kupić, ale jest to raczej, wiecie, mało przydatne. Równie dobrze można sobie kupić kredkę do brwi w jednym kolorze, skoro i tak jeden kolor nadaje się do tego, żeby go używać. I dobra, teraz używam sobie tego koloru numer 3 i on zdecydowanie jest dla mnie okej. Aczkolwiek brakuje mi tutaj jeszcze czegoś ciemniejszego, czegoś właśnie między tą trójką a czwórką, więc to na pewno mój ulubiony produkt nie będzie. Oczywiście postaram się go jeszcze używać, no ewentualnie komuś oddam. Jedynka plus dwójka jest to fajna opcja dla takich bardzo jasnych blondynek, gdy o delikatnej urodzie. Natomiast trójka, czwórka, no to jest zdecydowanie dla dziewczyn o ciemnej karnacji, z bardzo ciemnymi włosami. No zabrakło tutaj czegoś pomiędzy. Tutaj na końcówkę dałabym tą czwórkę jednak, chociaż to jest kolor czarny, więc spróbuję tak naprawdę bardzo, bardzo delikatnie. No myślę, że tak wygląda to ok, wygląda to dobrze, ale nie jest to coś idealnego. No jak dla mnie to produkt raczej taki średni. Dobra, słuchajcie, lepiej nie będzie. Ogólnie, no produkt swoją robotę wykonał, ale tak jak mówiłam, dla mnie nadaje się jedynie ta trójeczka tak naprawdę. No i ewentualnie tutaj czarny na koniuszki. Ten kolor jest zbyt jasny, no ale użyłam go tutaj na początku. No nie do końca podoba mi się ten efekt, ale za 15 zł jest ok. Chociaż raczej bym wam tego produktu nie polecała. Myślę, że lepiej po prostu kupić kredkę do brwi w takim kolorze bardzo, bardzo dobrze dobranym do koloru waszych włosków i tyle. I teraz produkt, na który czekałam, już nie mogłam się doczekać, kiedy go użyję. To jest paletka cieni W7 Bare All Exposed. Jestem bardzo ciekawa, tym bardziej, że kosztowała tylko 3 funty, więc 15 zł to jest naprawdę bardzo, bardzo tanio. No i otwórzmy ją sobie. Jak widzicie, wszystkie produkty otwieram sobie tutaj przy was, więc jest to taki test na gorąco, powiedziałabym. Dlaczego nie mogę? Okej. Dobra, otworzyłam. I zobaczcie, tak prezentują się te kolorki. I są tutaj praktycznie same neutrale, takie nudziaki, no i ten kolor zdecydowanie chcę go użyć. No, słuchajcie, zapowiada się nieźle, spróbujmy. Najpierw może weźmy sobie tutaj ten róż i nałożymy go tutaj na górę powieki. Zobaczcie, jest ok, wygląda ładnie. Bałam się, że będzie taki, wiecie, niewidoczny. Pigmentacja nie jest jakaś szalona, ale to też jest taki jasny kolorek i myślę, że wygląda naprawdę całkiem nieźle. Z tym, że jak tak patrzę, no to tutaj te trzy kolorki, no one będą do siebie takie bardzo, bardzo podobne. Ja tych pozostałych dwóch jasnych raczej nie będę dzisiaj używać. Może później te najjaśniejsze damy sobie jeszcze tutaj pod łuki brwiowe, ale to zobaczymy w trakcie. No, fajny, delikatny kolorek. No i jedźmy dalej. No to teraz może na załamanie damy tutaj ten kolor. To jest taki jakby zimny fiolet. No całkiem nieźle. Teraz uderzyła mnie taka różnica między tym ciepłym polikiem, a takim zimnym cieniem na oku, ale spróbujemy sobie to jakoś ocieplić później.
Wiecie co, te kolory może nie są, one nie są jakieś tak mocno napigmentowane. Są raczej takie delikatne, ale bardzo ładnie się blendują. Naprawdę genialnie. Zobaczcie, one się bardzo dobrze łączą. Mam nadzieję, że to będzie widoczne. Dobra, damy sobie ten fiolet też na dolną powiekę. Fajnie to wygląda. Jak na tak tanią paletkę, to myślę, że jest naprawdę bardzo dobrze. No dobra, i może teraz ten najciemniejszy kolor damy sobie tutaj na te zewnętrzne kąciki, zarówno na dole, jak i na górze. I troszkę tutaj na powiekę. Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie w trakcie. Zobaczcie, no jest okej. To jest całkiem dobra paletka i jest naprawdę śmiesznie tania. No ciekawa jestem, ile kosztuje w Polsce. Zobaczcie, nawet nie robi się osyp, to jest naprawdę spoko paletka. Brakuje trochę pigmentu. Ale wiecie, ja ją nakładam tylko na korektor, bez żadnej bazy. Jest ok, zaraz to sobie jeszcze będziemy blendować. Naprawdę podoba mi się to, jak te cienie łączą się ze sobą. Ten najjaśniejszy, najbardziej błyszczący cień damy sobie tutaj na wewnętrzne kąciki oczywiście. I do tego użyję takiego płaskiego pędzelka. Ale on mi się, zobaczcie, on mi się w ogóle nie klei do tego płaskiego pędzelka. Więc tutaj chyba będzie trzeba albo zadziałać palcem, albo takim pędzelkiem silikonowym, którego nie wiem gdzie mam. Dobra, widzę go, mam go. Ok, ale spróbujemy najpierw tym pędzelkiem. Pięknie wygląda. Dobra, ale weźmy ten silikonowy pędzel. Piękny jest ten cień. Ślicznie wygląda. No nie spodziewałam się aż tak... Czekajcie, bo muszę się nie ruszać, bo mi tutaj światło trochę szaleje. Nie spodziewałam się aż tak fajnego efektu. Naprawdę jestem zadowolona. Jak on pięknie opalizuje. Super wygląda. Dam go oczywiście też z drugiej strony. I teraz chcę sobie tutaj jeszcze na środek powieki nałożyć któryś z tych trzech kolorów i nie wiem, na który się zdecydować. A spróbujmy ten fiolet. On mnie tutaj rzeczywiście korci. No, powiem wam, że on jest taki dość delikatny. Ja sobie go spróbuję nałożyć palcem. Jest ładny, ale jest delikatny. Dobra, walnę go sobie też tutaj z drugiej strony. Dobra, ładnie on wygląda, ale jest taki delikatny, więc weźmy sobie któryś z tych dwóch. Trudne wybory. Dobra, weźmy ten najciemniejszy. Jego już sobie nałożę tutaj palcem, bo już mi nie przeszkadzają mi długie paznokcie w tym miejscu. W kącikach niestety przeszkadzały bardzo. Dobra, fajnie, podoba mi się. Naprawdę podoba mi się ta paletka. Te cienie są dobre. I jest naprawdę nieźle, powiem wam. Dobra, dam sobie go tutaj jeszcze troszkę na te dolne powieki, na sam środek. Żeby oko wydawało się takie, wiecie, bardziej uwypuklone. Naprawdę polecam. Tania i dobra paletka. Jak dla mnie super. No i przechodzimy już do testu ostatniego produktu z W7. I to będzie tuż do rzęs. Blackest Black, czyli najczarniejsza czerń. I ona nazywa się Lashtastic Mascara. I nie wiem, co ona robi. False Lash Effect Mascara. Ona ma nam dawać efekt sztucznych rzęs. Otwieramy. Fajne opakowanie, bardzo fajny, energetyczny kolor. No i otwórzmy. Słuchajcie, jest dobrze, bo aplikator jest taki, jak lubię, czyli silikonowy. Ale co tutaj jest niezbyt dobre, moim zdaniem, to, że on wydaje się być taki naprawdę gruby. I nie wiem, czy nie zrobię sobie nim krzywdy, ale oczywiście sprawdźmy.
No, jest nieźle. Bardzo ładnie rozdziela włoski, z tego co widzę. Ja tutaj staram się tak uważać, bo... Zobaczcie, pierwsza warstwa tak na szybko i wygląda całkiem nieźle. Tak wygląda pierwsza warstwa na obu oczach i uważam, że już jest całkiem nieźle. Ale oczywiście lecimy dalej i nakładamy więcej. Będzie dobrze. Jest bardzo czarna. Wiecie, nazwa na to wskazuje, black is black, ale z tym bywa w praktyce też różnie. No, jest dobrze, chyba się polubimy. Wolałabym, żeby szczoteczka była troszkę mniejsza, ale jest dobrze. Fajnie wydłuża rzęsy. W sumie szkoda, że nie użyłam zalotki. Dobra, tutaj mam już trzecią warstwę i wygląda to całkiem ok. Trochę wiecie co, nie wiem czy będzie to widoczne, ona zostawia takie grudki na końcówkach rzęs i to mi się nie do końca podoba, ale ogólnie myślę, że jest spoko i jej cena to 2 funty, więc naprawdę super. Dobra, myślę, że tak już to zostawię i tak już tutaj troszkę sobie ubrudziłam powieki, jak to zwykle ja, ale zaraz to poprawię. No i co? Pomaluję sobie jeszcze usta i cielistą kredką linię wodną. I za chwilkę do Was wrócę. Spróbuję użyć ją sobie też na dolne powieki, ale nie wiem, czy to nie skończy się katastrofą, bo ta szczoteczka wydaje mi się naprawdę bardzo gruba. Chyba to nie był dobry pomysł. Wiecie co, ona bardzo wydłuża i aż taki efekt takich długich, dolnych rzęs nie podoba mi się za bardzo, więc staram się tutaj być bardzo delikatna. No dobra, no to nie będzie idealny tusz do tuszowania tych dolnych rzęs. Tutaj mi się coś skleiło i nie wygląda to dobrze. Dobra, ale tutaj jest całkiem ok, ale raczej nie polecałabym do tych dolnych rzęs. Lepiej wybrać sobie jakąś taką mniejszą, zgrabniejszą szczoteczkę. I teraz tak, no co tutaj na te usta sobie nałożymy? Może takiego nudziaka K-Lips, to jest odcień Neutral Beauty. Dobra, mogę sobie teraz rozpiąć te wsówki i makijaż uważam za skończony. Dajcie znać, co o nim sądzicie. Ja ogólnie jestem z tych produktów zadowolona. 3 mogę polecić z czystym sumieniem, natomiast ten produkt do brwi, tak sobie, wiecie. No jeżeli traficie akurat z kolorami, jeżeli takie kolory będą dla Was odpowiednie, no to super. Dla mnie nie do końca były, więc no jak dla mnie to nie jest idealny produkt po prostu, ale też nie jest zły. No zobaczcie, te cienie wyglądają też całkiem ok, więc podoba mi się, jak wygląda ten podkład. Bardzo naturalnie, naprawdę. Ja jeszcze sobie siknę na końcu matującym utrwalaczem z NYX. Skoro już zrobiłam makijaż, to niech się trzyma. No i tyle, gotowe. Dajcie znać, co sądzicie i czy chcecie więcej makijaży na moim kanale. Ja lubię właśnie takie makijaże, które wyglądają dość naturalnie, fajnie, ale podkreślają to, co mają podkreślać, powiększają oczy trochę. No i ogólnie wyglądają w miarę naturalnie, ale też nie są aż tak całkiem zwykłe, wiecie. Nie są wykonane dwoma brązowymi cieniami i tyle. Także jak dla mnie całkiem ok, słuchajcie, ja tak mogę sobie chodzić z takim makijażem i dzisiaj zostanę w nim na pewno cały dzień. Podoba mi się, naprawdę mi się podoba. Dobra, wyszło dobrze, czyli tak, polecam, polecam, polecam. No i tutaj ten zestawik, tak średnio, no nie wiem, jeżeli macie, brakuje mi tutaj czegoś pomiędzy. Fajna opcja, myślę, że dla blondynek i dla takich ciemnych, ciemnych szatynek, natomiast tak jak dla mnie, czegoś tam brakuje pomiędzy. I tyle. Dobra, słuchajcie, ja już dzisiaj żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że ten filmik nie wyszedł zbyt długi. No i dziękuję Wam za to, że go oglądaliście. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, jeżeli taki filmik Wam się podoba. I łapce w górę, jeżeli chcecie więcej makijaży, więcej testów kosmetycznych i ogólnie takiej tematyki na moim kanale. Piszcie oczywiście w komentarzach też, co sądzicie. No i buźka, żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.